Nasze witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i witam was w pierwszym odcinku całkiem nowej serii, czyli Kawa z Caroline, czyli seria, w której będę wam opowiadać trochę o wszystkim i o niczym. Właściwie będę poruszać głównie tematy około książkowe, jak i filmowe, serialowe. Będę wam opowiadać, mam nadzieję, dosyć często, mam nadzieję mniej więcej raz w tygodniu, o tym, co u mnie się w życiu dzieje, o jakichś ważnych wydarzeniach, o jakichś moich nowych ulubieńcach różnego rodzaju. Będzie to coś w rodzaju vloga z opisywaniem mojego życia i różnych około książkowych tematów związanych z moim życiem. Tyle, że nie będę wam pokazywać różnych pięknych miejsc, a będę po prostu siedzieć na kanapie na dupie i popijać kawę. Wiem, że dzisiaj nie jestem tak wyględna jak zwykle, ale wierzcie mi, ostatnio miałam na mojej twarzy tyle tapety, że stwierdziłam, że troszkę naturalniejszy look dobrze zrobi mojej mordeczce, więc trudno, jak wam to przeszkadza, no najwyżej wyłączcie sobie obraz i słuchajcie samego dźwięku, albo w ogóle wyłączcie, nieważne. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że zostaniecie, dlatego że w dzisiejszym, pierwszym odcinku podsumujemy sobie nieco Targi Książki Warszawskie, Targi Książki 2018. Było, minęło. Opowiem wam, jak te dni targowe przebiegły u mnie, co dorwałam na targach i takie tam, więc zaczynam. Chociaż poczekajcie, jeszcze jedna rzecz, ponieważ pierwszego odcinku nie będę prowadzić sama, bo będę miała dzisiaj gościa specjalnego. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie, kto jest moim dzisiejszym gościem specjalnym i kto będzie moim gościem specjalnym chyba do końca po prostu życia? Kto się do mnie wreszcie wprowadził? Dobra, kochanie, rób to, co ja, czyli po prostu usiądź na dupie i dobrze wyglądaj. Mam nadzieję, że mój piękny, narysowany mężczyzna nie będzie was bardzo rozpraszać. Tak czy siak jest to po prostu najlepszy urodzinowy prezent świata, prezent od Anity, która jednak zjawiła się na targach. Dość niespodziewanie i przyjechała z moim spóźnionym prezentem urodzinowym, no ale taki prezent, spóźniony czy nie, no taki prezent to już załatwia wszystko, mógł być spóźniony nawet 4 lata, ale Anita po prostu wstrzał w dziesiątkę. I możecie sobie pomyśleć, że no stara baba, studentka, a zachwyca się narysowanym na poduszce facetem. Generalnie bez urazy, ale wali mnie to. Ja jestem zachwycona i nie będę tego ukrywać. Kocham mojego Dawidka, szczególnie właśnie w takim wielkim rozmiarze. No ale dobra, przejdźmy do opowiadania o targach i o tym, co się działo. Właśnie, muszę sięgnąć z powrotem po kawę. Targi. Generalnie nie planowałam być za dużo w tym roku na targach. Bardziej zależało mi na spotkaniu się z ludźmi. I tak też było, ponieważ na targach zjawiłam się z Anitą w sobotę. Jeszcze nie spieszyłyśmy się jakoś bardzo, bo też Anita właśnie dosyć niespodziewanie tam w sobotę rano przyjechała. Ale ostatecznie jakoś tam zanim się zebrałyśmy, zanim dojechałyśmy, bo też ode mnie jest kawałek, to było chyba coś koło 14. Jeszcze jedna przerwa, to mam na sobie dzisiaj kawową koszulkę, którą zastanawiam się, czy nie powinnam mieć do wszystkich odcinków Kawy z Caroline, no bo kawowa koszulka to koszulka do Kawy z Caroline, rozumie się samo przez się. To koszulka wybrana przez mojego osobistego stylistę i mojego osobistego fotografa, czyli Tomka. Tomek, pozdrawiam. Więc zajechałyśmy na WTK z Anitą i tam właśnie spotkałyśmy się też z Tomkiem, z Martą Gryfonką, z paroma osobami. Gdzieś tam przydybałyśmy też czytaczów. Sporo osób się złapało, sporo osób się złapało. Gdzieś tam przy okazji też Marysia B. Tak czy siak, no nie dało rady iść taką większą grupą, bo chcieliśmy, każdy chciał, miał jakieś miejsce, które chciał odwiedzić, a też sporo osób pochodziło właśnie do Anity, więc się ciągle zatrzymywaliśmy. No to się rozdzieliliśmy na jakiś czas i zaczęliśmy po prostu obchodzić targi, żeby zobaczyć, co gdzie jest, co i jak, no i właśnie spotkać się z ludźmi. Mnie zależało, żeby właśnie spotkać parę osób, których nie widzę w ciągu roku, a mam okazję po prostu ich zobaczyć na targach. I tak też spotkałam się z Filipem z Pod Osłoną Książek, spotkałam się z Julką Prokop, spotkałam przez chwilę też Maję Monti, mogłyśmy sobie powiedzieć cześć dosłownie, bo dziewczyny zaraz się zbierały. No i Zosię oczywiście też wtedy spotkałam. Zaraz na trybuny przyszła też Karo, kochana Karo, Another Pony, także no były to
owocne spotkania. Miałam okazję chociaż przez chwilę też zamienić parę słów z czytaczową, poznać czytaczątko. No, czytacz akurat ze swoją łysą glancą potrzebowali go gdzie indziej, o, w ten sposób powiem. Dosłownie w pewnym momencie minęliśmy się chyba też gdzieś z Zuzą. Kogo tam ja jeszcze spotkałam? A, oczywiście w pewnym momencie spotkałam też Magdę z Krimmel Point i też robiłyśmy sobie razem zdjęcie. Potem na trybunach właśnie widziałam się z Dominiką Life by Bookaholic, która była już też strasznie zmordowana, więc naprawdę współczuję jej, bo wiem, co to znaczy chodzić przez 2 dni po targach. Akurat te targi były bardziej na luzie, ale zdarzały się takie, gdzie rzeczywiście łaziłam 2 całe dni i wiem, jakie to jest wyczerpujące jednak. Też pod koniec, niestety dosyć spóźniona, zaszłam na stanowisko 4 strony Winidia. Był wtedy właśnie Winidia Day, ale wszystkie atrakcje już chyba wykończyły się do tego czasu, niestety. Ale za to dostałam ten piękny, cudowny kubek, w którym właśnie piję sobie kawę i on jest też super do maczy. Maczę sobie też robiłam w tym kubku, jest super. W ogóle strasznie mi się podoba jego kształt, także uwaga teraz, kubek haul. I to, że śliczna jest ta grafika, to właśnie bardzo się cieszę, że to jest taki bardziej zwężany kształt kubka, a nie, że jest taki po prostu chamski, kwadratowy, czy tam, no... Wiecie, o co chodzi. Więc jeżeli chodzi o spotkania, to targi były naprawdę owocne. Jeszcze właśnie przy stoisku Winidia też spotkałam Kaję z kanału Booksholic i w ogóle nie mogłyśmy się spotkać od zeszłych targów, w sensie od targów w Krakowie, gdzie pierwszy raz się poznałyśmy na żywo, a tak naprawdę teraz obie studiujemy w Warszawie, więc... No, czy dałoby się wreszcie spotkać, czy dałoby się wreszcie jakoś na mieście umówić, a nie tylko po targach. Okonia też spotkałam, Okonia widziałam dosłownie przez ułamek sekundy, ale zdążyliśmy się tylko tak przywitać na szybko i pójść dalej. No i w sumie tak nam zleciał dzień, tak nam zleciała sobota, a za to niedzielę spędziłyśmy w gronie fajnych znajomych, w gronie super ludzi właśnie z targów. Poszliśmy sobie nad Wisłę, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, było naprawdę fantastycznie, ale jeżeli chodzi o same targi i samo obłażenie targów, no to byłyśmy z Anitą tylko w sobotę. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim, których spotkałam, wszystkim, którzy podeszli, pogadali, czy po prostu się przywitali, czy chcieli zrobić zdjęcie. Naprawdę to jest niesamowite, to jest niesamowite dla mnie. Wy nas jakby widzicie, wy nas widzicie na tym ekranie, a my widzimy tylko to, co piszecie czasami w komentarzach i w ogóle, i tak spotkać się z wami, z żywymi ludźmi, to jest super uczucie, bo wy to tworzycie, wy nas tworzycie. Bo wiecie, my nie jesteśmy nikim ważnym, my nie jesteśmy żadnymi celebrytami, jak niektórzy sobie w głowie układają i wyobrażają nie wiadomo co. My naprawdę jesteśmy po prostu zwykłymi osobami, które tylko zdecydowały się pokazać swoją twarz w internecie. I to jest tyle. My z tymi kilkoma czy kilkudziesięcioma tysiącami subskrypcji to nie jesteśmy nikim ważnym. My jesteśmy tutaj dla was, my jesteśmy dla siebie oczywiście, tworząc content taki, jak nam się podoba, taki jak chcemy, ale jesteśmy też dla was, żebyście po prostu wy mieli rozrywkę oglądając nas. Więc to jest niesamowite i ja naprawdę bardzo wam dziękuję. Chwilę przed targami zresztą wybiło mi też 7 tysięcy subskrypcji, więc buziaki do wszystkich 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy osób, które naprawdę są tutaj, chcą mnie oglądać, nie wiem z jakich powodów, z jakiej przyczyny, ale to wy tworzycie ten kanał i ja mam tego pełną świadomość, że to wszystko dzięki wam mogę się rozwijać i mam nadzieję, że będzie nas tutaj dużo więcej. Mam nadzieję, że te targi również wam się podobały, że też miło spędziliście chwilę w czasie tych targów. Jeżeli nie byłam momentami zbyt rozmowna, to przepraszam wszystkie osoby, ale generalnie jestem taką osobą socially awkward i nie potrafię nawiązywać luźnych konwersacji o pogodzie czy o czymkolwiek. Naprawdę bardzo szybko brakuje mi tematów, nie wiem co mam mówić, bo zwykle w towarzystwie osób właśnie mi raczej nieznajomych jestem trochę spięta. Staram się z tym walczyć, mam nadzieję, że nie było tak tragicznie i mam nadzieję, że z kolejnymi spotkaniami z wami będzie coraz lepiej. Oczywiście na targach nie obyło się też bez takich dosyć niefajnych sytuacji, o których ja się bezpośrednio nie będę wypowiadać, bo może mnie jakoś one bezpośrednio nie dotknęły, aczkolwiek byłam świadkiem poniekąd niektórych nieprzyjemnych sytuacji, ale tak jak mówię, jakby ja nic nie będę mówić, nic nie będę wyjaśniać, po prostu chcę tylko tak uświadomić was, że no nie wszyscy
się tutaj kochamy, że to nie jest wcale takie piękne i cudowne i cukierkowe, jak się wszystkim może wydawać. W każdej mniejszej społeczności ludzie się lubią i nie lubią, nie da się tutaj kochać ze wszystkimi, to jest niemożliwe, ale to są też różne kwestie prywatne, więc tutaj nie chcę się wdrażać w tego typu rzeczy, tylko mam tutaj jeszcze taki mini apel, który właśnie chciałam wygłosić przez niektóre właśnie wydarzenia z tych targów, to bardzo was proszę, żebyście samodzielnie myśleli. To jest bardzo ważne i to jest coś, na czym wiele osób się łapie, że mamy skłonność, również ja, nie powiem, że nie, bo ja też niestety mam taką skłonność do przyswajania sobie cudzych opinii i nie wiedząc nic na jakiś temat, na temat czegoś, na temat kogoś, przyjmujemy czyjąś najczęściej negatywną opinię. Dlatego też walczyłam z tą opinią, jeżeli chodzi o Króla Kier. No, jak wiecie albo i nie, czytałam Króla Kier i ta książka mi się nie spodobała, ale przynajmniej jest to już opinia w pełni moja i poparta moimi doświadczeniami. Dlatego też chciałabym prosić was po prostu, żebyście samodzielnie myśleli i żebyście swoje opinie na temat zdarzeń, różnych rzeczy, na temat osób opierali o swoje doświadczenia i swoje przemyślenia. Dziękuję. No ale dobra, może teraz przechodząc do czegoś nieco bardziej przyjemnego, to co kupiłam na targach? I powiem wam, że nie kupiłam dużo, na całe szczęście miałam nie kupić nic, a nie udało mi się oczywiście, ale nie kupiłam żadnej książki, w związku z tym, Caroline, co kupiłaś? Dobra, może najpierw zacznijmy od zakładek. Od zakładek, których nie kupiłam, co prawda, ale które dostałam. Więc mam tutaj zakładkę od Magdy Creamel Point, z którą się spotkałam, z którą właśnie robiłam sobie zdjęcie. Mam zakładkę, bo ja lubię czytać i już od Marysi B, także też dziękuję bardzo. Mam zakładkę od Popbooks, która jest taka słodka, jeszcze z jakimiś tasiemkami, no super. No i właśnie dosłownie przez tą jedną sekundę, jak się tego przywitałam z Ochoniem, to jeszcze też zdążył mi wcisnąć swoją zakładkę, także super zakładek, im więcej, tym lepiej, ja kocham zakładki. A przechodząc stricte do moich zakupów, to moim planem było albo kupienie sobie mangi, albo kupienie t-shirta, kubka, takiego fandomowego jakiegoś, coś w tym stylu. Wiedziałam, że najtańsze one nie będą, ale chciałam zobaczyć, chciałam coś takiego może nabyć zamiast książek. Generalnie nie trafiłam na żadne stoiska z koszulkami, kubkami, takimi fandomowymi rzeczami, bo zanim bym takie znalazła, to już wydałam wszystkie pieniądze, jakie miałam. Jak dorwałam stanowisko Jatty z mangami, to przepadłam. Znalazłam jedną mangę, którą widziałam na internecie, gdzieś tam przypadkiem reklama mi się rzuciła w oczy i byłam tą mangą zainteresowana, więc jak zauważyłam ją, no to wow, super, chcę przeczytać, biorę. Więc mam pierwszy tomik Zamek Ptasiej Klatki. Z tego co pamiętam, jak kiedyś czytałam na internecie, to chodzi o to, że przyjaciele zostają zamknięci właśnie w jakimś zamku, w jakiejś klatce i żeby się z tamtego miejsca uwolnić, muszą się nawzajem zabijać. Coś w tym stylu, ale takie mroczniejsze klimaty, więc ja jestem naprawdę bardzo ciekawa. Musiałam, więc wzięłam, wiedziałam, że już kupuję. Dawidku, potrzymaj. Ale pomyślałam, że te mangi tak do mnie wołają, kupiłabym coś jeszcze. I się zastanawiałam, miałam właśnie kilka do wyboru, tak patrzyłam, Bakuman, Fairy Tail, kilka innych mang, a ostatecznie za poradą Tomka zdecydowałam się na Twoje imię, Tomik pierwszy również. Słyszałam, że ta manga jest super, że to jest naprawdę świetna historia, jeżeli dobrze kojarzę, to jest to dziewczyna i chłopak co jakiś czas na cały dzień zamieniają się ciałami, coś w tym stylu i zostawiałam sobie notatki z różnymi wskazówkami dotyczącymi ich życia i tak dalej, no nie wiem, jestem ciekawa bardzo tej mangi. No więc ją sobie kupiłam i te dwie mangi sobie właśnie kupiłam na stanowisku Jatty. Tutaj mam taką kartkę jakby właśnie z tego zamku w tasie klatki, ale oczywiście to nie mógł być koniec. Dlaczego? Dlatego, że Tomek zaprowadził mnie jeszcze do kolejnego stanowiska z mangami. Tam też po prostu myślałam, że padnę. No nie miałam pieniędzy, miałam jakieś po prostu resztki, dosłownie resztki monet wygrzebałam, żeby kupić sobie jeszcze jedną mangę, która mi się też rzuciła w oko przez
kolory i przez słowo kill. Więc kupiłam pierwszy tom Akamega Kill i nie mam żadnego pojęcia, o czym jest ta manga, po prostu mi się spodobała okładka. Zainteresowała mnie ta manga, zainteresowała mnie jeszcze jakaś inna, jedna taka creepy, ale nie było tomu pierwszego, więc to ocaliło po prostu, nie wiem, portfel Anity, bo chyba od niej bym już wtedy pożyczała pieniądze. Akamega Kill, jeżeli kojarzę cokolwiek, to to jest o jakiejś grupie zabójców, ale na serio nie mam zielonego pojęcia, o czym to jest, ale chyba też jedna pani na stanowisku się lekko zachwyciła, taka widziałam, była ucieszona, jak sięgnęłam po tę mangę, więc pewnie jakaś ulubiona. W ogóle muszę wam powiedzieć, że na obu tych stanowiskach byłam pod ogromnym wrażeniem, jak ci ludzie świetnie się znali na mangach, znali się na anime i dało się z nimi porozmawiać, zapytać o zdanie i doradzić, co wybrać. Naprawdę super, super. Chciałabym kiedyś mieć taką wiedzę, tym bardziej, że coraz bardziej zaczynają mnie te klimaty jarać, zaczyna mnie jarać manga, anime, więc wiecie, w tym momencie mam 3 nowe mangi. Super, a jeszcze niech wszystkie 3 mi się spodobają, to już w ogóle nie wiem jakie pieniądze ja będę wydawać, żeby je kupować. No bo generalnie mogłabym je czytać w internecie i znam różne źródła już, gdzie mogłabym je czytać po polsku czy po angielsku, ale ja lubię mieć, tak samo jak lubię mieć książki, tak lubię mieć mangi. To jest ból dla mojego portfela. Ale kawa się skończyła, moje tematy się skończyły, więc ten filmik również będę już kończyć. Myślę, że następne odcinki Kawy z Caroline będą nieco krótsze, ale tutaj miałam po prostu trochę rzeczy wam do opowiedzenia. Mam nadzieję, że film wam się podobał i mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, że będziecie chcieli ją oglądać. Dajcie znać, czy byliście na targach, jak wam się podobało, jakie łupy upolowaliście właśnie na targach. Jeszcze raz bardzo wam za wszystko dziękuję. Bardzo wam dziękuję za wszelkie spotkania, za zdjęcia, za rozmowy krótsze i dłuższe. Naprawdę to był niesamowity dzień. Targi książki to są te kilka wyjątkowych dni w roku, kiedy jestem bardziej otwarta na ludzi niż zwykle i kiedy nie nienawidzę ludzi, więc naprawdę dziękuję wam za te spotkania, dziękuję wam za te targi i dziękuję wam, że jesteście ze mną, że chcecie mnie tutaj oglądać i że tworzycie ze mną tę społeczność na kanale Made by Caroline i że jest nas tu już ponad 7 tysięcy, no ja jestem przeszczęśliwa. Ale jeżeli chodzi o ten filmik, no to ja się już będę z wami żegnać, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to dołączajcie do tej społeczności. Ja się z wami żegnam, David się z wami żegna i do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale. Do pa!